Dobry wieczór! Witam was w chyba ostatnim vlogu przed vlogmasami, bo od kolejnego odcinka zaczynamy otwieranie kalendarzy adwentowych. W ogóle ja zaczynam vloga i jest godzina 22 zaraz chyba. Miałam zacząć tego vloga jutro, ale kurde, mam dzisiaj tak zarąbistą rzecz do zrobienia, że nie mogłam wytrzymać i chcę wam to pokazać. A mianowicie, patrzcie, byłam w Teddym, dzisiaj mamy kupować takie podstawki do robienia tych ozdób i patrzcie co mam. To jest takie w szafie i to są światełka i tu mamy pilot i te światełka się odpala tym pilotem i one mogą świecić na różne kolory i kosztowało to 5 dych, bierzemy to na testa. Przed chwilą pytam się Michała, jak to otworzyć i coś tam, wiecie, próbuję to rozerwać. On mówi, nie rób tak. Ja mówię, Boże, rozewijmy to. On, nie, nie będziemy z siebie robić ciołków. I mi wzięło to na chwilę i próbuję tam otworzyć i mówi, rozerwij. Ja się pytam, a gdzie on? Nie wiem, ble, gdzie. No takie coś nie, nie polecamy do otwierania tego. Rozpakowaliśmy i wygląda to tak. Tutaj wiecie, mamy te wszystkie światełka. Tylko do jednego potrzebne są aż 3 baterie. I my mieliśmy tylko, kurde, w domu 3 baterie. Także działa nam jeden. I do każdego takiego światełka jest takie coś. I to jest chyba właśnie, żeby przyczepić i do światełka, i do ściany. Także działa nam jeden, więc próbujemy. Dobra, przyklejam to coś i przykleiłam z jednej strony. I jestem gamoń, bo nie mogę tego odkleić. Dobra, mam. I pierwszą przyczepiamy. Tutaj, myślisz? Tylko równą przyklej. Dobra, i mamy jedną gotową. Idziemy teraz po tego pilota. Pilota. Gdzie jest pilot? Gasimy teraz to i zobaczymy, jak świeci jedna. I jakie są kolory? Czerwony, pomarańczowy, taki. O, ten zielony tak wali. Taki. Multicolor, i że będzie się nam zmieniał. I można sobie, patrzcie, ustawić, że na przykład na 4 godziny się będzie paliło. Ty, jak chcę tego więcej? Hejko, kupiłam sobie takie fajne lampeczki i one zmieniają kolory, jak się naciska pilota. O, zobaczcie. Ja wam pokażę wszystko. Cyk. Patrzcie, takie opyk. Tutaj sobie zmieniamy kolorki. Proszę bardzo, pilocikiem. Halo, jest tam ktoś. O. I tutaj nawet możemy sobie zmienić. Nie zabieraj mi! Dzień dobry, witam was następnego dnia rano. Może nie rano, 13:12 jest, ale spokojnie, ja nie wstałam dopiero, ja już wstałam o 10:00. Co ja właściwie przez 3 godziny? Przez 3 godziny nic nie robiłam. Ale na spokojnie nadrobimy, wiecie co, teraz jem sobie śniadanko, kabanoski, papryczka i chlebek. I rozpuściłam sobie warkoczyki i mam tutaj, patrzcie, pokażę wam dokładnie za niedługo tą głowę, bo mam jakieś kosmetyki nowe do takiej atopowej zapalenie skóry i w ogóle, także wytestujemy. Dzisiaj specjalnie nie idę właśnie do fryzjera. Już 2 razy byłam tak, że byłam na myciu głowy i na czasami tych warkoczyków, ale mówię, dobra, czas chyba podleczyć tą skórę głowy, bo zaraz będę przedłużać włosy. Czas sobie ją trochę podleczyć, więc dzisiaj wytestujemy, zobaczymy te nowe szampony, jak one się sprawdzą. No i co? No i jem siadanko i zaraz myjemy głowę. To jest szampon, o którym wam mówiłam. Jakiś hydromicelarny szampon kojący i właśnie tu jest skóra sucha i atopowa, także bierzemy go na testa, zobaczymy, czy coś pomoże. Patrzcie, ja już wam to pokazywałam, ale o, moja skóra wygląda, widzicie, jakby to był łupież, a to jest taka skóra połuszczona, sucha, rozdrapana, bo ją po prostu swędzi, no, także dobra. Idziemy umyć tym szamponem, zobaczymy, jak to będzie. Włosy już umyłam, wszystko już zrobiłam, ale słuchajcie, po prostu z tą kwiaciarnią mojej mamy to jest tyle roboty, będzie tyle zamówień przez internet, no to trzeba założyć stronę internetową, bo to ja się gubię, ja nie wiem, ile jest zamówionych, mama nie wie, ile jest zamówionych, ja wiem, że przyjmuję zamówienia, tutaj nagle przychodzi za mało lampionów, jest po prostu dezorganizacja, no i tyle, trzeba tutaj po prostu, tutaj potrzebna jest strona internetowa, że wszystko tak, jak ja mam w swoim sklepie, cały stan magazynowy jest ustalony, wszystko jest ustalone i wiadomo, o co chodzi, bo tutaj to nie wiadomo, o co chodzi. O, chcieli zobaczyć ciebie, to jest mój brat. No, nie pokazał twarzy, ale troszeczkę pokazał. To jest mój brat, bo dużo osób pisało, Kinia, pokaż swojego brata, także widzieliście troszeczkę. On tak, o, i znowu ja, ale idealnie, Mateusz, idealnie cię dotąd widać, idealnie ci ucina twarz. Tajemnica. Sprawdzam, ile dokładnie rzeczy jest potrzeba, wyliczę i zobaczymy, o co tutaj chodzi. O, obok jest już warsztat rozkładany, bo jeszcze w kwiaciarni jest remont i tu jest taki warsztat. Lampiony będą różne, nie no, tylko takie. To chyba każdy już o tym wie, pokażę wam w ogóle. Jak tutaj wygląda? W naszym domu już nie wygląda. Ale to jeszcze było coś śmieszne. To wczoraj ciocia była i wzięła parę wiązanek, a tutaj cały czas leży. Tu jeszcze leżą, patrzcie. Tutaj Bubu sobie przyniknie. Bubu bardzo w ogóle lubi wiązanki. Mu się bardzo wszystkie podobają. On by on mówił, że się wczoraj położył przy lampionie, tak? Tak. Sprawdzam zamówienia i zaraz do was wracam. Zamawiam obiad. Mamo, chcesz też? Wiesz co, nie wiem, ale ojciec może chce. Ojciec chce obiad? To dzwonimy do ojca, czy chce obiad, słuchajcie, dzwonimy do ojca. O 16:30 miał mieć fryzjera. Dzwonimy do ojca, czy chce obiad, tak jak mama powiedziała. Ojciec, chcesz obiad?
Co? Obiad chcesz? Co mówisz? Czy obiad chcesz? No tak, ale idę do fryzjera, bo wybrałem etapy i idę do fryzjera. Dobra, a chcesz McDonalda? No. Dobra, pa. No, na razie. Co? Co? Dobra, zamawiamy McDonalda dla ojca. Halo, dzień dobry, jest jedzonko. Smakuje, smakuje. Obiadek mamy, ale nie mogę z tego, gdybyśmy do tym mówić, to halo? Co? Co? Jemy smacznego. Dzień dobry. Robię Giuseppe i muszę sobie ustawić... Timer? Dokładnie. Dzisiaj miałeś pierwszy dzień w nowej szkole, jak było? Bardzo dobrze. Podoba ci się nowa szkoła? Może być, no. Jakie oceny? Całe szósteczki. Już dostałeś szósteczkę? No. Ale ty jesteś zdolny. To tak, jak dostałeś szósteczkę, to musimy zaraz jechać do sklepu, wiecie po co? Po baterię do tych, bo ja po prostu dzisiaj muszę zrobić tą garderobę, bo ja nie wytrzymam. Pojedziemy zaraz po tę baterię? No, możemy jechać, ale muszę najpierw sobie zjeść. No to dobrze. Jestem głodny, bo się zmęczyłem przyswajaniem wiedzy. Ja właśnie, słuchajcie, wstawiłam nową kolekcję. Nowe po prostu trzy rzeczy na sklep. Dwie opaski takie na zimę, na jesień, na zimę. Zaraz wam je pokażę i sweterek taki zielony. Także wstawiłam. Ojejku, jaki zmęczony jestem. Te opaski są tak zajebiste, za przeproszeniem, że tak powiem. Przepraszam, że takiego słowa użyłam. Witam Państwa w prezentacji opasek. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Proszę bardzo, mamy tutaj opaskę. Ona ma tutaj takie wiązanie. Jest ona welurkowa, taka mega, mega przyjemna. I proces zakładania wygląda tak. I zadan! I już mamy założone. I teraz sobie możecie tutaj poukładać te swoje włoski, jak sobie chcecie. Ja najbardziej lubię sobie tak, wiecie, mocno, mocno tutaj w tą opaskę wszystko włożyć. I tadan! Wygląda to w ten sposób. Z boku, od przodu, od tyłu. Za mną leży też sweterek, który Wam pokażę może później, ale dobra, najpierw opaseczki. I mamy też taką, tylko że taką nudziakową. I zakładamy tą nudziakową. Możecie, wiecie, sobie ją tak nosić na czole, bo tak dużo dziewczyn nosi, ale możecie też sobie ją podciągać. I nudziakowa wygląda w ten sposób. Mi szczerze bardziej siedzi czarna, ale nudziakowa też jest fajna i w ogóle te opaski też mi się sprzedają. I jeszcze mama mówi, jeszcze ja, no wszystkich świętych chcę mieć. Moim zdaniem opaski są lepsze od czapek. Ja już w tamtym roku chodziłam w opasce takie, tylko że z Victoria's Secret. I one w tamtym roku tak wchodziły, że tak powiem, do obrotu, do tej mody, a w tym roku już widzę, jak bardzo, bardzo dużo dziewczyn te opaski właśnie nosi. Także jak ktoś jest zainteresowany, to te opaski macie dostępne u mnie w sklepie za 29 zł. Także zapraszam, link macie w opisie. Dzień dobry, można zamówić stroik ten zlampiony? Nie można zamówić stroika! Już za dużo zamówię, tak? Pamiętasz, Michał, był taki trend na TikToku? Nie wiem, czy pamiętacie, był taki, pamiętacie, to teraz było, był taki trend na TikToku, że był na przykład kot, I była taka muzyczka i że on tak gniótł, a prześcieradło i była proszę nie zamawiać, bo piekarz nie nadąża pier, coś takiego. Mamo, zobacz co on robi tymi piankami. How much is your outfit? Rzuciliś biedroneczki, spodnie z Lidla, koszuleczka z Primarka, a kurtka z bazaru. Czyli łącznie 10 zł? Z porywami do 15. Ale tu spoko, no. Fuj, mam oblizaną kamerę! Co za krawiła? Łopa, Gangnam Style! Sexy lady! Łop, Gangnam. Ona jest trochę głupia. No i jedziesz na piechotę, jedziesz na piechotę. Nie, jadę samochodem. Ślizgo, a teraz ten gwiazd jest taki ślizgi. Ślizgo? Dobra, jedziemy na baterię. Dobra, pa. New rack. Mamy baterię i Michał powiedział, żeby wziąć jakieś takie najtańsze, bo powiedział, że moje lampki są gówniane, także nigdy już nie będziesz mógł na nie spojrzeć, jeżeli je odpalę, bo wyzwałeś i one się obrażą. No i jeszcze blaczek. Mamy wszystkie potrzebne składniki do wykonania naszej garderoby. Otóż mamy baterię Carrefour 10 plus 10. Kosztowały dwie wyki. Nie otworzyłaś, jakbyś była jakaś inna. Wypiszecie mi pod odcinkiem, że to ja jestem taka zła dla niego, a on na każdym kroku po prostu uprzykrza mi życie. Otwieramy te... Umiem to otworzyć. Umiem. Minus plus, dobra. Tu jest minus. Nie umiem włożyć. Ej, te baterie nie są dobre. Za duże są. Ja ci mówię prawdę. Czekaj. No pomóż mi, bo nie działają. Dobra, mamy te światełka zrobione i teraz tak. Gdzie je naklejamy? Bo jakby ja bym nie chciała, żeby na każdej półce, tylko żeby to oświetlało całą garderobę. A potem jeszcze bym chciała jedno mieć tutaj nawet, także... Ty jesteś dziad. Dlaczego ty mnie wyzywasz? Widzowie, wszyscy teraz... Hejtujemy Michała w komentarzach. Proszę, wszyscy go hejtujemy. Będę namawiać do hejtu. Ej. No bo ty mnie hejtujesz. Nie hejtuję cię. No powiedziałeś, że ja jestem dziad. Ja zawsze mówię, że jesteś najukochańsza i w ogóle. Powiedziałeś, że jestem dziad, a nie najukochańsza. Dobra, będziemy podświetlali sobie torebki. Teraz jeszcze może... tu. Tak, ale teraz może tutaj tą trzecią jakby. No, to głupio.
No nie, no bo nie może być każda podświetlona. Bo tak, tutaj będą dwie, tu na tym poziomie też, a tutaj nagle nie? No. Czy podświetlamy wszystkie i jedziemy jutro do Gdańska kupić nowe? Jedziemy do Gdańska kupić nowe. Zbliżamy teraz. I mamy ostatnią lampeczkę, czyli trzeba jutro jechać do Tediego. Ale nie, bo jutro ten odcinek wyemituję. Jeżeli ktoś jutro w Gdańsku pójdzie i wykupi mi to, to przysięgam, że ja tam osobę znajdę i sobie inaczej porozmawiamy, bo tylko jedno widziałam, że powiem, zostało. Powiem, że jak zrobisz. Pum. Nie, nie zrobię tak. Tu. Weź jeszcze gdzieś z drugiej strony przyklej. No po co nie, tak? No i jedną stronę tak będziesz miał? No nie, no bo, jak dokupimy, no to podświetlimy wszystkie wtedy. Rozumiesz? Czyli gdzie mam przykleić to w sumie? Nie wiem, przyklej sobie na czoło nawet, może do mnie. Nie, to ja sobie przykleję tutaj. Dobra, i teraz bierzemy pilota i robimy testa. No ale zarąbiste! Ja bym chciała, patrzcie widzowie, patrzcie teraz na ten pomysł, jaki ja teraz odwalę pomysł. Dobra? Zarąbiście. I na torebkami czerwona. Dobra, a zielone? Ej, zarąbiste to jest. Więc jeżeli ktoś jutro pójdzie, to wykupi do Gdańska, do Tediego, albo nie, jedę do Warszawy, nie powiem wam gdzie jadę, pojadę sobie do Krakowa, do po to. Do Zakopanego. Tak, właśnie, że tak, pojadę do Zakopanego. I proszę mi tego nie wykupywać. Tada! I będą wszystkie oświetlone jeszcze ta strona, także będzie zarąbiście. Robimy aktualizację tutaj warsztatu stylistki. Nasz dom wygląda w ten sposób, pogrzebowo troszeczkę, tyle tych strojków na groby. Tato, chodź, coś ci muszę pokazać. Idziemy! Zapraszam do mojego bajzlu. Chodź do garderoby. Patrz na to, co zrobiłam po prostu. Tadan! Jak ci się podoba? Pa. Mogę sobie zmieniać światełka? Nie wiem, tylko masz podświetlenie w końcu. No! I tylko muszę kupić tego więcej, bo to było 5 w zestawie i to kupiłam wtedy im za 5 dych było. I mam pilocik i sobie mogę zmieniać, ale patrz, mogą być wszystkie takie, ale na przykład na torebkach może być czerwona. No. Fajne? No, eleganckie. Podoba ci się? Tutaj no tak, tylko muszę jechać to dokupić. Proszę bardzo, jaki bałagan. Zostawił Blacka Mojito i położył się i leży. Proszę taka bardzo. Taka ciekawostka, od czego wzięło się powiedzenie leżenie do góry brzuchem. Wzięło się to od tego, że leżymy sobie i brzuch mamy u góry. Tutaj moja bombeczka, tutaj kolejna bombka, patrzcie jaką robię, już dawno nie robiłam, bo zajęłam się mamy kwiaciarnią, ogarnianiem całym. To moja maść do zębów, bo mam całe dziąsła poczochrane. A to jest leżenie na dół brzuchem. Także my idziemy do kina. Z buta idziemy? Jedziemy samochodem, my lecimy do kina. My lecimy do kina, słuchajcie. Już to wam dajemy spokój, nie męczymy was. Dobra, lecimy do kina, żegnamy się. Pa, vlog. A my idziemy na furiotę. Jezus Maria, dobrze. Jakbyście chcieli wiedzieć. Powiedz pa, vlog, bo to jest ostatni vlog. I teraz kolejnym vlogiem dopiero będą vlogmasy w grudniu. Pawlok. A może swoje osiemnastki robimy vloga, czy nie? Michaela osiemnastkę, jedziemy do Sky Tower, także dajcie znać, czy chcecie vloga, on pewnie nie chce. Stawiasz? Dajcie znać, czy chcecie vloga z osiemnastki, bo tam będzie niezła imprezka. Boże, ogarnij się, bo już naprawdę przesadzamy na tym vlogu, już nam odbija. Dobrze, kończę tego vloga, buziaczki, pa!